Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jan Chudzik i mam przyjemność, a dzisiaj rzeczywiście nie jest to wyrażenie, zwrot taki uprzejmościowy, ale oddający prawdziwe uczucia. Rzeczywiście jest to przyjemność, ogromna radość otworzyć spotkanie na temat kultury wiedzy, ale spotkanie z niezwykle miłymi, niezwykle kompetentnymi gośćmi. Od których chciałbym rozpocząć nasze spotkanie. Wcześniej jeszcze taka informacja, że jesteśmy odpowiedzialni za jeden z bloków tematycznych, z czterech głównych bloków tematycznych, wokół których pisana jest druga aplikacja do tytułu stolicy, Europejskiej Stolicy Kultury, aplikacja miasta Lublina. Moimi kolegami w tak zwanej pracowni kultury wiedzy są pani Magdalena Kawa, tutaj obecna, no i kierownik projektu, pan doktor Piotr Celiński, gdzie on, Piotrek, jest? On gdzieś jest, no tak daleko, żeby... A zatem mamy zaszczyt i wielką radość gościć osoby, które pomogą nam samym rozwikłać problem zawarty w tytule wspomnianej pracowni Kultura Wiedzy. Są to goście spoza Lublina. Jest taki etap, dotychczas spotykaliśmy się z naszymi kolegami akademikami lubelskimi. Teraz pod koniec tej drogi aplikacji, na tym ostatnim odcinku chcielibyśmy usłyszeć naszych przyjaciół spoza Lublina, z ośrodków akademickich w innych miastach. Pozwolę sobie przedstawić i teraz spróbuję od pań miłych. Rozpocznę od pani profesor Anny Pajzińskiej, która reprezentuje nasz uniwersytet jako tutaj poza nami naszym, jako jedyna. I teraz mamy gości z Poznania. Pani profesor Ewa Rewers, pani profesor Anna Zajdler-Janiszewska, pan profesor Roman Kubicki, pan profesor Jerzy Nikitorowicz, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. No i mamy naszych kolegów z aplikacji, z Instytucji Kultury, dyrektor artystyczny przedsięwzięcia całego, zatytułowanego właśnie aplikacja, pan Krzysztof Czyżewski, dyrektor Fundacji Pogranicze, a tutaj dyrektor artystyczny. No i nasz przyjaciel Tomasz Pietrasiewicz, Państwu bardzo dobrze znany, dyrektor Teatru Brama Grodzka, Teatru NN, Ośrodek Brama Grodzka. Czy nie, zawsze się boję, że coś popełnię, że o kimś zapomnę, ale mam Państwa wszystkich przed sobą, także nie zapomniałem. Ja bym chciał krótkie wprowadzenie, bo konwencja będzie taka, że spróbuję nakreślić konteksty, tak jak sobie to myśmy wyobrazili, konteksty zdefiniowania tegoż pojęcia kultury wiedzy, to spróbuję to krótko przedstawić. W międzyczasie także dookreślę, także dodatkowo przedstawimy naszych bohaterów.
I następnie mamy taki pomysł, żeby gdzieś tam do 10 minut każdy z Państwa, z gości naszych, wypowiedział się w tych obszarach, o których zechce się wypowiedzieć w ramach tej przedstawionej wstępnie siatki czy kontekstów. A później myślę, że już będzie problemowo i że będzie dyskusja. Myślę, że również bardzo bym chciał, żeby Państwo także mieli okazję zadawania pytań i wtedy to spotkanie będzie zdynamizowane i będzie tym bardziej ciekawe. Otóż zacznę od naszej intencji czy intuicji związanych z pojęciem kultura wiedzy. Intuicyjnie rozpoczęliśmy od tego, myśmy tego pojęcia nie wymyślili, to też nie jest pojęcie oryginalne lubelskie, oczywiście ono w humanistyce współczesnej funkcjonuje, za chwilę spróbuję powiedzieć mniej więcej od kiedy ono funkcjonuje, ale dla roboczo, dosyć zapewne wąsko, ale tak, żeby to było operacyjnie możliwe do przełożenia, znaczy do zoperacjonalizowania, tak bym powiedział, na praktykę społeczną, instytucjonalną, zrozumieliśmy to pojęcie jako przenikanie instytucji uniwersytetu i instytucji świata kultury. A więc zjawisko kultura wiedzy, która opisuje moment przenikania osób, idei, koncepcji między tymi dwoma jednak instytucjonalnie różnymi światami. W założeniu przyjmujemy, że istnieje też coś takiego jak pewien efekt synergii, znaczy połączenia wiedzy akademickiej z wiedzą generowaną przez instytucje kultury. Otóż trzy konteksty definiowania, rozumienia tego pojęcia. Pierwszy określiłbym jako czysto pragmatyczny, znaczy to, że piszemy taką aplikację, miasto Lublin zgłosiło wolę startu w tej konkurencji. I musimy odnieść się do rzeczywistości, do realiów instytucji kultury Lublina. To jest pierwszy kontekst. Te realia, one stanowią, to są to instytucje kultury, które w międzyczasie, to znaczy przynajmniej w minionych 20 latach, one stały się, ja bym powiedział, może nie wiem na ile zależnie od uniwersytetu, partnerami uniwersytetu. To znaczy, że wiodące instytucje kultury, jeśli tak, to jest taka formuła, zgódźmy się na taką formułę, one generują dziś wiedzę na temat samych siebie, na temat kultury, na temat społeczeństwa, która jest współmierna, tak bym powiedział, z tym, co osiąga, z osiągnięciami wiedzy akademickiej. To nie jest gołosłowne, bo jeśli byśmy spojrzeli na to, czym zajmują się dzisiaj instytucje kultury, te, które mamy na myśli, zacznijmy od Fundacji Pogranicze, to są instytucje, które prowadzą własną działalność wydawniczą i to nie tylko w zakresie jakby popularyzacji wiedzy, ale także generowania rzeczywiście nowej wiedzy, wchodzenia w kompetencje na pole aktywności, pole poznania dyscyplin akademickich. Mamy przykład, to jest tylko wybrane przeze mnie pozycje, które mogłem ze sobą tutaj donieść, prawda? Wcielenia Jerzego Ficowskiego, Fundacja Pogranicze. To jest opracowanie recenzji, szkiców, rozmów i tak dalej. Bym powiedział stricte akademickie, tak bym pozwolił sobie powiedzieć. Dwa, ta sama fundacja, seria Warto zapytać o kulturę. Ja tutaj mam czwarty tom.
czwarty tom, to są wybrane nie, tylko publikacje na to, żeby jakby pokazać, że no nie wymyślamy czegoś, to nie jest naciągana sytuacja czy argumentacja. No i oczywiście, jeśli chodzi o Bramę Grodzką, to trudno mi tutaj w Lublinie na ten temat, to są też pozycje, które tak sięgnąłem na półce, na pierwszą, lepszą półkę. Mamy Siła Wolnego Słowa, cała dokumentacja 89-2009 w ramach Scriptores. W tej serii, więc mamy to jest cała seria wydawana przez Bramę Grodzką. Kręgi pamięci, zapis misteriów, scenariuszy misteriów Tomasza Pietrasiewicza, który jest inspiracją do różnych opracowań. Dzisiaj już wiemy także naukowych, no to na marginesie mówiąc, powstała praca habilitacyjna w Poznaniu, poświęcona także w dużym stopniu temu, co... A zatem to jest jeden wątek. Drugi wątek jest, drugi kontekst pytania, to jest taki, który też nasunął się zupełnie, znaczy niezależnie od nas. Żyjemy w określonym miejscu i czasie, więc sami nie wybieramy tego miejsca i czasu. Otóż zmiany w ustawodawstwie w tym czasie, w ostatnich miesiącach, a wiemy, że dwa tygodnie temu prezydent Komorowski podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym i ona wprowadza zupełnie nowe reguły gry, które pytanie, czy one mogą się okazać ewolucyjne dla relacji, dla tego przenikania świata kultury i świata akademii, świata uniwersyteckiego, czy one będą oznaczać jedynie makijaż, drobne zmiany, czy też mogą okazać się rewolucyjne. To pytanie pozostawiam otwartym, nie wiem, czy potrafimy na to w tym momencie odpowiedzieć. Otóż po pierwsze finansowanie, możliwość finansowania instytucji, uniwersytetu przez, czy szkół wyższych przez władze samorządowe, jednostki samorządowe. To jest teraz regulacja prawna, dotychczas to było możliwe, ale zupełnie pośrednio, przez inne formy typu fundacje. Teraz mamy po raz pierwszy, powstaje taka możliwość. Po drugie, nowela ustawy uwzględnia także instytucje, które jakby zachęcają, umożliwiają integrację, współpracę na nowo między artystami, menedżerami, twórcami kultury, a akademikami. To są takie instytucje jak centra naukowe, czy też krajowe wiodące ośrodki NOWYK, krajowe naukowe ośrodki wiodące. Tak to ktoś wymyślił w ustawie, żeby brzmiało NOW, mamy know-how, prawda? I to są instytucje prawne, znaczy instytucje, czyli prawo, które może otworzyć nowe relacje. Jakie? To jest dla nas pytanie. Czyli mamy drugi kontekst. Trzeci kontekst jest taki, ja bym powiedział, stricte akademicki. On jest związany z kondycją współczesnych nauk społecznych i szerzej humanistyki. Otóż od lat 70. i 80. to, co się wydarzyły się ważne momenty w rozwoju, w historii tych nauk, a one były związane, one towarzyszyły kształtowaniu się, i na początku o tym wspomniałem, społeczeństwa wiedzy. To są lata 70., kiedy pojawiają się pojęcia post, jakby nowa formuła, wizja nowoczesności się rodzi, znaczy ona się rodzi w myśli społecznej, humanistycznej, w praktyce ten proces trwa znacznie wcześniej, się rozwija. W każdym bądź razie to jest czas, kiedy powstaje społeczeństwo informacyjne, takie pojęcie, czy jak powiedziałem, postindustrialne, czy wreszcie później owo postmodernistyczne,
czy inaczej mówiąc, ponowoczesne. Czyli pojawia się nowa wizja społeczeństwa, kultury, pojawia się nowy dyskurs akademicki, oczywiście w świecie tak zwanym zachodnim wówczas, i do tego dokonują się, w związku z tym nowym dyskursem, dokonują się zmiany w funkcjonowaniu, w samodefiniowaniu, rozumieniu dyscyplin, odpowiednich dyscyplin z obszaru nauk społecznych, humanistycznych. I w świecie zachodnim, oczywiście do tego dochodzą procesy związane z kontrkulturą, kulturą alternatywną, ruchami społecznymi i tak dalej, ale do tego dochodzi zupełnie inne definiowanie, samodefiniowanie nauk społecznych. Myśmy w minionym dwudziestoleciu, czyli my, środowisko akademickie polskie, jeśli mogę tak ogólnie to powiedzieć, jakby przyswajało sobie na bieżąco, znaczy nadrabiało minione lata, przyswajało sobie te zmiany, natomiast przyswajało je sobie na poziomie teorii. Nadal w praktyce badawczej i edukacyjnej pozostajemy strukturalnie w ramach uniwersytetu, który nie za bardzo odpowiada temu, co się dzieje na zewnątrz. Zatem tu się rodzą pytania, na ile dzisiaj uniwersytet jest potrzebny instytucjom, które, jak wcześniej oczywiście tak obrazowo pokazałem, no wyśmienicie sobie radzą. Na ile my im dzisiaj jesteśmy potrzebni? Co nowego jesteśmy w stanie wnieść dla ludzi świata kultury? Tutaj mamy naszych przedstawicieli. Czy na ile jesteśmy im potrzebni? Prawda? To jest pytanie, to jest jakby to ogólne, które można wielorako uszczegółowić. A zatem widzimy siebie sami jako akademicy, że coś się dzieje takiego, że musimy też zredefiniować samych siebie, naszą relację do instytucji świata kultury. No oczywiście to wszystko jest w tle tych propozycji instytucjonalnych, które nasza pracownia podjęła, takich instytucji, zdefiniowania takich instytucji jak Obserwatorium Kultury, czy to, co nazwaliśmy Europejskim Centrum Studiów Kulturowych, a zatem myśmy sami skonstruowali pewną wizję, pewne koncepcje instytucji, które mają jakby wspierać, wspomagać nowego typu relacje między wspominanymi światami kultury i akademii, uniwersytetu. Komu jest to bardziej potrzebne? Może nam wszystkim? Jak na to odpowiedzieć? Jak na te pytania, w ramach tych wspomnianych przeze mnie obszarów, jak je uporządkować i zastanowić się, co z kulturą wiedzy? Te pytania pozostawiam teraz, stawiam naszym gościom. No i myślę, jakby tutaj zacząć może od pana rektora, może byśmy tak rozpoczęli, jeśli można. Jak powtórzę, że mamy gdzieś do 10 minut, a później spróbujemy dyskusję rozpocząć. Dziękuję bardzo. Tylko dopiero teraz. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście, jak tak się zastanawiałem nad pytaniami, to pomyślałem sobie, do czego jest potrzebny uniwersytet. I myślę, że pierwsza sprawa, która jest bardzo istotna w kreowaniu tożsamości każdego uniwersytetu, to jest problem związany z tym, żeby zadbać o tradycje, a tradycje to są treści, to są osoby, formy przekazu i ten element edukacyjny. Ale to jest jeden element, zadbać o tradycje, pamiętać o tradycjach, o dobrej pamięci, są złe i dobre tradycje i to trzeba je odróżnić,
Ale drugi element, poddać to krytyce, osądowi. I to jest rolą istotną uniwersytetu, jak my poddajemy osądowi, czyli jakie postawy kreujemy. A w postawach znowu należałoby wyróżnić to, co jest nam bardzo bliskie, to, co pan profesor Chudzik mówił, mając na uwadze tą mediację kultury i nauki. To jest problem wyzwolić z lęków, wyzwolić ze stereotypów, uprzedzeń, z negatywnych emocji, po to, żeby próbować poznać, wzbudzić naturalną ciekawość poznawczą i przejść, czyli zdobyć wiedzę i przejść do działań, zachowań, właśnie te, które próbujemy ciągle realizować, edukacyjnych. Czyli mieć te trzy elementy bardzo istotne, otwartość, czyli pozbycie się emocji negatywnych, zbudowanie czy przedstawienie wiedzy, orientacji, informacji, zdobycie tych informacji, a później po prostu formy, atrakcyjne formy przekazywania. I myślę, że to jest ten element myślenia krytycznego. Ale trzeci element uniwersytetu, który jest bardzo istotny, to jest twórczość, innowacyjność. Wyzwolenie się z tego, do czego jesteśmy zmuszeni w budowaniu tożsamości, bo zawsze tożsamość jest spotkaniem teraźniejszości z przeszłością i antycypowaną, wyobrażoną przyszłością. Więc w jakim stopniu wyzwalamy się z tej presji rozliczania się ze złej, dobrej tradycji, w jakim stopniu tworzymy? Tworzymy i klimat, i aurę, i budujemy wiedzę, i budujemy pozytywne emocje, czyli dajemy szansę kreowania niezależnego od osób, od autorytetów. Tu ciągle są ogromne dylematy w tym zakresie. Stąd patrząc na to jako pewną holistyczną całość, wydaje mi się, że w tym zakresie kultura, sztuka, działania na rzecz, tak jak analizowałem, a głównie działania edukacyjne, budujące tą otwartość, budujące tolerancję, chyba są najważniejsze. I na to chciałbym zwrócić uwagę, gdyż mój uniwersytet, którym kieruję, ma pewną specyfikę, ma pewną misję, tak samo jak tu Lublin. Jest to misja związana z budowaniem pogranicza kultur, budowaniem czy rewitalizacją może dziedzictwa kulturowego i tej dobrej pamięci. I te projekty, które realizujemy, moim zdaniem, znaczy efekty trudno, one są niemierzalne, ale dajemy, czy próbujemy w jakiś sposób wyraźnie zauważyć wspólny spadek pogranicza kultur i budować tą dobrą pamięć. I to jest chyba nasza misja na pograniczu, gdyż naszym obowiązkiem, moim zdaniem, jest, chyba to pani profesor Janion w swojej książce Niesamowita Słowiańszczyzna bardzo mocno podkreśliła, Słowacki we wszystkich swoich, można powiedzieć, dziełach o tym też wspominał, mając na uwadze, czy mamy rzeczywiście, jak funkcjonować w tym rozkroku między kulturą wschodu słowiańszczyzny, a kulturą zachodu. I sądzę, że to jest to, co mówiłeś, to przekraczanie, bycie między, prowadzenie dialogu, ustawicznych negocjacji, poznawanie siebie, mocne zauważenie swoich wartości. Jest to bardzo istotne, gdyż my bardzo jesteśmy, uważamy, żeby z polityką polskości na eksport nie szarżować do braci Litwinów, zostawię, do Ukraińców może, bo
Na Białorusi też jesteśmy od kilkudziesięciu lat, kształcimy. W Litwie mówiliśmy, że powinniśmy podjąć ten wspólny wątek właśnie osłabiania stereotypów, uprzedzeń. Jak jesteśmy we wspólnej Europie, to powinniśmy się poznać, zbliżyć, właśnie wyciszyć te emocje negatywne. Ale przyznam się, że się nam bardzo ciężko pracuje. Przez dwa lata przekonywałem, można powiedzieć, braci Litwinów już w Europie, żeby oni otworzyli swoją filię właśnie u Krzysia w Sejnach czy w Suwałkach, a my tam. I to będzie ta szansa wspólnego porozumiewania się. To, co jest dzisiaj, jest pewną próbą. Zatrudniamy właśnie pewne osoby, ale wyjścia naprzeciw. Ja myślę, że to jest chyba cały problem tolerancji, ale tej tolerancji humanistycznej, nie normatywno-prawnej, bo to trzeba wyraźnie odróżnić. A tolerancja humanistyczna jest to wiarą w człowieka, jego zmiany, jego przemiany, jego pewną moc wewnętrzną, jego potrzeby też, ale też wiarą w społeczności, które próbują to zrozumieć. I sądzę, że to jest wysiłek, wspólny wysiłek i jestem przekonany, że ten wysiłek bez względu na efekty jest opłacalny. Natomiast gdybyśmy tylko i wyłącznie myśleli w kontekście tolerancji normatywno-prawnej, no to właściwie nie ma sensu być tolerancyjnym, bo mamy takie czy inne przepisy, nakazy, zakazy, które nas ubezwłasnowalniają. I to jest chyba ta rola kultury i edukacji, żeby dbać o ten element wysiłku jako tolerancji, myślę, humanistycznej. I to czynimy, myślę, że z jakimś pozytywnym skutkiem dla późniejszych pokoleń. To, co mówiłem, jeszcze jeden moment, żeby być ostrożnym z polityką polskości na eksport, bo miałem przyjemność być tydzień teraz na Ukrainie w kontekście właśnie też tego negocjowania wspólnego spadku kultury pogranicza. Lwów, myślę, że Kamieniec Podolski, czy byliśmy też w polskiej szkole. Problem głównie polega na tym, że jak byliśmy wspólnie w niechcianym Związku Radzieckim, to byliśmy zintegrowani. Czesi, Słowacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini. Natomiast jak się wyzwoliliśmy w 89, oni w latach 90, to zaczęły odżywać negatywne stereotypy, uprzedzenia. I to jest naszą chyba dzisiejszą pilną potrzebą, żebyśmy umieli nad nimi pracować, żebyśmy umieli z nimi radzić, żeby one nie powracały z wielką siłą, gdyż to jest chyba takie bardzo groźne, że te nacjonalizmy odrastają. To widzimy bardzo wyraźnie, a cierpią ludzie, których habitus został przecięty, którzy, można powiedzieć, są Bogu ducha winni, że się znaleźli administracyjnie po takiej, czy po jednej, czy po drugiej stronie. I to jest nasz obowiązek. To ten dialog, który powinniśmy prowadzić i zdawać sobie sprawę, jak on jest ważny dla tych, którzy chcą być tożsamościowo wielowymiarowymi. Poczynając od tożsamości rodzinno-familijnej, poprzez lokalną, regionalną, etniczną, wyznaniowo, religijną, do państwowej i tak dalej. To jest dzisiejszy problem, który powinniśmy podejmować. To może tyle. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, ale przy okazji chciałbym, żeby naszych prelegentów byśmy kojarzyli z książkami Edukacja regionalna i międzykulturowa, serii Pedagogika wobec współczesności. No, rzeczywiście imponujące dzieło z pedagogiki pogranicza. Że mamy tu niezwykłą sposobność teoretyka, który jest w tym miejscu, o którym myśli i pisze. To, co myśli i pisze, nie jest osobne, nie jest oderwane od tego, gdzie jest i żyje.
teraz bym poprosił panią profesor Annę Zajdler-Janiszewską i zaraz przy okazji, żeby te książki były jednak, to z moich własnych zbiorów. Ostatnia głośna rzecz, życie w kontekstach, wspólna praca Zygmunta Baumana, Romana Kubickiego i pani profesor Anny Zajdler-Janiszewskiej. Głośny tekst, głośna książka. Jeszcze wcześniej pary autorskiej, ja mam tylko te książki, które dotykają, wybrane, które dotykają sztuki, praktyki, poszerzanie granic, Anna Zajdler-Janiszewska, Roman Kubicki o malarstwie współczesnym. Aniu, oddaję ci głos. Ja może najpierw mogę mówić bez mikrofonu, tak? Najpierw może odniosę się do wątku podjętego przez pana profesora. To był wątek przepracowywania tradycji. Ja też bym chciała odnieść się do tradycji, ale w sensie takim formalno-strukturalnym. Chciałabym przypomnieć, że poza takimi uczelniami jak powiedzmy Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu, Wszechnica Jagiellońska, większość naszych uniwersytetów to dzieci nowoczesności, to pewnego modelu uniwersytetu wzorowanego na Uniwersytecie założonym w 1810 roku, więc hucznie świętującym dwusetlecie w ubiegłym roku na Uniwersytecie zaprojektowanym przez Wilhelma von Humboldta, ale braci Humboldtów właściwie. Dyscypliny, które się w ramach tego uniwersytetu wyłaniały, walczyły o własną autonomię, musiały wykazywać, że zajmują się czymś, czym nie zajmuje się nikt inny. W związku z tym ten moment konstytuowania się tych dyscyplin wymagał ostrych rozgraniczeń i tak przez jakiś czas zostało, definiowano specyfikę swoich przedmiotów i tak dalej. To, co nazywano badaniami interdyscyplinarnymi, to było w gruncie rzeczy wielodyscyplinarne spojrzenie na pewien przedmiot, ale z punktu widzenia własnej dyscypliny. Natomiast ta konstytucja jakby uniwersytetu, przynajmniej jeśli chodzi o humanistykę, pozostała do dziś. Z drugiej strony instytucje, które nazywamy instytucjami kultury, one faktycznie dotyczą w różny sposób partycypacji w jednej dziedzinie kultury, zróżnicowanej bardzo, w dziedzinie kultury artystycznej. Gdyby zapytać, skąd się bierze nazwa Ministerstwa Kultury i Sztuki, to zapytam, no jakimi innymi dziedzinami kultury zajmuje się to ministerstwo, a nie zajmują się inne ministerstwa. Można by powiedzieć, że w gruncie rzeczy cały ten układ parlamentarny dotyczy różnych dziedzin kultury, bo i kultury prawnej, Ministerstwo Sprawiedliwości i nauki jako dziedziny kultury, przecież Ministerstwo Nauki, Edukacji jako profesjonalnej praktyki i tak dalej. Więc ta nazwa jest trochę myląca. W gruncie rzeczy myślimy o instytucjach, które w jakiś sposób umożliwiają twórczą i odbiorczą partycypację w kulturze. Dzisiaj to rozróżnienie artystyczne i to rozróżnienie już traci dzisiaj rację bytu w wielu momentach między tym, co nazywamy twórczą i odbiorczą. Niemniej to jest tak samo dziecko nowoczesności. Poszczególne dziedziny sztuki, jak się autonomizowały, zdobywały swoje instytucje i w tym układzie trwamy. Ten układ
ministerialne powielają na różnych szczeblach urzędy, różne władze samorządowe, miejskie i tak dalej, podczas gdy ten układ już nie odpowiada ani praktycznie praktykom badawczym prowadzonym w ramach uniwersytetów, ani nie odpowiada praktykom artystycznym i wydaje mi się, że ta metafora klastra, którą przenosimy z nauk przyrodniczych, gdzieś jest tutaj bardzo trafną metaforą, no ona najczęściej funkcjonuje w kontekście ekonomicznym właśnie, natomiast ona ma swoją tradycję w chemii, gdzie wyróżnia się trzy rodzaje takich klastrów i można sobie pomyśleć i na różne sposoby je realizować po to, żeby zdekonstruować te instytucjonalne podziały i próbować po części zastąpić je sieciami, przy czym, żebym była dobrze zrozumiana, ja nie sądzę, że trzeba zlikwidować polonistykę, historię sztuki i muzykologię albo zlikwidować muzea i zamienić je na coś innego, wydawnictwa i filharmonię. To rozwijanie autonomicznych form tych praktyk jest potrzebne i ono jest swego rodzaju, one są swego rodzaju żywicielem dla tych praktyk typu klastrowego. Te klastry w chemii na przykład są trojakiego rodzaju, typu gość-gospodarz czy gospodarz-goście. To może wyjść inicjatywa z uczelni, może wyjść z Krasnogródy, może wyjść z powiatowego domu kultury, może wyjść od artystów, obojętnie. Potem są takie klastry, które chemicy nazywają sandwichowymi, które likwidują naprzemienne, które likwidują relacje gość-gospodarz i są wreszcie takie klastry przenikające się. O tym przenikaniu mówił profesor Chudzik. Wydaje mi się, że warto tę inicjatywę podjąć. Tym bardziej, że profesor Chudzik zauważył jeszcze jedną interesującą rzecz, że o ile, jeżeli bierzemy pod uwagę różne przykłady sztuki współczesnej i trudno już mówić o czystej sztuce muzycznej, czystej sztuce wizualnej i tak dalej. One są wszystkie w jakiś sposób mieszane, hybrydyczne, mamy kłopoty, jak je gatunkowo określić i tak dalej, powstają coraz to nowe twory, to w uniwersytetach jednak to wszystko było dosyć stabilne. I instytucje sztuki sobie z tym dobrze już radzą. Muzeum jest gościem często najróżniejszych inicjatyw dla innych typów praktyk, prawda? Odbywają się w nim i koncerty, i konferencje naukowe, to samo odbywają się wystawy na uczelniach i tak dalej, ciągle w za małym zakresie. Natomiast ten ruch z różnych stron jest spory, to w uczelniach no, przepisy prawne jednak i również obrona autonomii dyscyplin jakoś przeszkadzały temu usieciowieniu i rzeczywiście jeśli sporo rzeczy w nowej ustawie, w tej reformie budzi moje wątpliwości, to akurat ta idea otwierająca pole do klastrów różnego rodzaju, nie tylko wewnątrz nauk, ale między nauką, sztuką i innymi dziedzinami praktyk społecznych, ta idea mi się bardzo podoba i myślę, że warto ją szybko wykorzystać. To na razie tyle bym miała. Dziękuję bardzo. Krzysztof Czyżewski.
W fundację już przedstawiłem. Tak. Przedstawiłem. Patrzę na ciebie, żeby sobie się odnieść do pytania jeszcze raz. Czyli co nas, ludzi kultury czy sztuki, łączy dzisiaj ze światem akademickim czy uniwersyteckim i na ile siebie wzajem potrzebujemy? Wydaje mi się ciekawym pytaniem, no i bardzo. Jest u jego podłoża gdzieś coś, co ja bym nazwał starym mitem, którego uniwersytet jest dzisiaj już martwą, taką marną raczej emanacją, ale który to mit jest szalenie atrakcyjny również dla ludzi kultury i sztuki. Myślę o micie akademii, uniwersytetu. Czegoś, co jednak leży bardzo mocno u fundamentów kultury. Ja ostatnio zaproszony przez kulturoznawców, bo tam się nowy wydział u Jerzego w Białymstoku otworzył, studiów kulturoznawczych, to pojechałem tam z takim wykładem, który nazwałem właśnie Akademia Ashram i Kastalia o praktykowaniu mitu w kulturze, gdzie starałem się odnieść do takich sytuacji wspólnych dla tych trzech pojęć aśramu, Akademii Platońskiej i tego mitu Kastalii z powieści Hermana Hessego, że tam wiedza, sztuka i duchowość były razem. Nierozłącznie. My jesteśmy wszyscy już dziećmi świata, w którym to się porozpadało na kawałki, ale ta tęsknota za taką jednią gdzieś głęboko w nas tkwi. I to jest jeden z aspektów tego zbliżenia czy takiego pobratymstwa wobec uniwersytetu czy akademii, który ja osobiście czuję, i u podstaw tego jest ten mit, prawda? I ból, który z kolei artysta czuje, czy człowiek kultury. Myślę, że być może podobnie tu Ania mówiła to właśnie innymi słowami, ale podobnie, że tego rozdzielenia czy oderwania czegoś, co było kiedyś jakoś nierozłącznie związane z sobą, czyli w naszej praktyce, jeżeli zakładamy czy tworzymy taki ośrodek jak Pogranicze w Sejnach i w Krasnogródzie, było jakoś naturalne, że tam pojawia się cały dział wiedzy, nie wiem, biblioteka wielka, centrum dokumentacji, wydawnictwo, to co pokazywałeś tutaj i cały szereg innych działań, bo to wynikało właśnie nie tyle nawet z tęsknoty, tylko z jakiejś praktycznej konieczności złączenia tego na nowo, połączenia, znalezienia, zasupłania na nowo węzłów. No nie dalibyśmy sobie rady z tematem pogranicza w 1989 roku, gdybyśmy nie sięgnęli do wiedzy, do książek, nie mieli za partnerów od samego początku ludzi refleksji. I ja zresztą pamiętam taki czas, kiedy zmagałem się mocno z różnymi praktykami kultury, działań kulturowych, którzy uważali, że to był taki rodzaj absolutyzacji z kolei praktykowania. No, w związku z tym no, wszystkie te konferencje, te gadania, te spotkania to na nic, bo najważniejsze jest to, co się dzieje aktualnie i w praktyce. I obserwowałem, jak ci animatorzy kultury, którzy szli takim tropem, tracili ścieżkę czy siłę. To znaczy to jest coś, co moim na jakimś naturalnym rozumieniu potrzebuje siebie nawzajem. No, nie ma dobrze rozwijającej się dzisiaj sztuki, działań kulturowych bez tego silnego zaplecza
w postaci wiedzy, refleksji, filozofii, tak samo jakbyśmy na nią nie spojrzeli duchowości jednak. I oto w moim przekonaniu idzie teraz walka we wszystkich poszukiwaniach, żeby znajdować dlatego formy nowego współistnienia, konfrontacji, dialogu, przecież bo to w różnych formach może przebiegać i czasem takie rzeczy łatwiej im jest powstawać w laboratoriach, w mniejszych placówkach, niedużych organizmach, wielkich, zhierarchizowanych i sformalizowanych, więc jest tutaj pewnie jakaś nasza przewaga, mówię o takich mniejszych załogach, okrętach gdzieś w tym żywiole, że oni mogą szybciej szukać czy budować taką tratwę spotkania tutaj. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, ciekawe, ważne wyzwanie, które sobie mocno uświadamiamy. Więc to jest jeden aspekt tego zbliżenia czy zależności między światem uniwersyteckim a sztuki i kultury. No inny jest taki, że robiąc takie przedsięwzięcie jak Europejska Stolica Kultury, czyli duże, nowe przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, i ciekawe, to znaczy w tym sensie ciekawe, że dla nas, ludzi, którzy, artystów często, animatorów kultury, ludzi wiedzy zaangażowanych w to, jest fascynujące, że tutaj otwiera się jakiś właśnie nowy obszar rozumienia, interpretowania działań kulturowych, że ta paradoksalnie, ta stolica kultury, która tak brzmi pompatycznie i w ogóle zaczęła się rzeczywiście od takich imprez, że tak powiem, celebrujących kulturę w tych pierwszych stolicach, Atenach, prawda, Paryżu, Amsterdamie, ale szybko ona znalazła dla siebie zupełnie inny grunt. Tak naprawdę postawiła, czy ma szansę stawiać najważniejsze pytania o to, jak kultura może przeniknąć do tkanki rozwoju miasta, rozwoju cywilizacyjnego na nowo właśnie, na nowo z tych oderwanych, ja to nazywam takie tymi puszkami industrialnymi, które nam dla kultury zbudowano, prawda, w pewnym okresie, przecież nie tak dawno, filharmoniami, galeriami, muzeami i nas tam ulokowano w dosyć sztucznych przestrzeniach, że tutaj dochodzi kolejny impuls, bo przecież takich w sztuce impulsów było bardzo dużo, żeby to przełamać i ciągle one się pojawiają. Odnaleźć dla tych działań nowe miejsce, że paradoksalnie właśnie ta Europejska Stolica Kultury stwarza taką szansę, jeszcze inną, w skali całego miasta, to co jest może bardzo ciekawe, czy regionu, że to się może tak wydarzać, że oczywiście takie przedsięwzięcie potrzebuje no, ludzi, kompetencji, wiedzy właśnie, że ono musi być ustawione, formować się na jakiejś bazie refleksji i to zarówno w tym etapie stwarzającym, jak i w etapie nie wiem, analizującym, ewaluującym, bo tutaj już nie można tego rozdzielać na odcinki, bo jeżeli uruchamiamy takie myślenie długofalowe, długiego trwania, niewydarzeniowe, niejednorazowe, niefestiwalowe, to wtedy wchodzimy w obszar zupełnie innego rozumienia tej rzeczywistości i każde spotkanie z refleksją, z wiedzą tutaj nigdy nie jest za późne, bo ono na każdym etapie jest potrzebne. Ewaluacja jest niepotrzebna do tego, żeby podsumować, tylko jest potrzebna do tego, żeby rozwinąć w kolejnym etapie czy w następnych krokach, żeby mieć się do czego odnieść, żeby mieć ten język krytycznej analizy, postrzegania tego, żeby móc
w kolejnych etapach iść dalej i do przodu. Więc ta formuła takiego obserwatorium kultury, nad którym razem tutaj z Pracownią Kultury Wiedzy pracujemy, żeby ono powstało w Lublinie, jest czymś kulturze niezwykle potrzebnym i twórcom, i miastu, i samorządowcom, i temu światowi akademickiemu, żeby mógł się jakby sprawdzić ze swoimi narzędziami czy warsztatem w tym przedsięwzięciu i tym procesie. To się jakoś naturalnie staje i mam takie poczucie, że to, co generujemy właśnie w postaci Centrum Europejskiego Centrum Studiów Kulturowych, czyli takiego ośrodka, który miałby przygotowywać ludzi do takiej pracy i do takich działań, bo wszyscy mamy poczucie, że to się mocno rozeszło, to znaczy te kompetencje, które na tak zwanych kulturoznawstwach różnych studenci otrzymują, nie przystają do tych potrzeb, które taki projekt jak Europejska Stolica Kultury ma, prawda? Czyli potrzebni są ludzie, którzy będą to kształcić, prawda? Wychowają generacje praktyków, którzy będą mogli się w to na różny sposób zaangażować. Ale to też jest tylko odcinek taki, bo przecież z drugiej strony my wszyscy mocno teraz jesteśmy skonfrontowani wobec nowoczesnych mediów, prawda? Nowoczesnych technik. Mówię my, ludzie kultury i sztuki również, realizatorzy właśnie takich dużych przedsięwzięć. Jak sobie z tym poradzić bez wiedzy, bez laboratoriów, bez medialabu, bez kompetentnych osób i to czasem o naprawdę wysokich kompetencjach w dziedzinie cyberkultury, informatyki, przestrzeni nowych mediów, żeby się z tymi wyzwaniami uporać. Więc to jest kolejne pogranicze, na którym się silnie i mocno spotykamy w tych działaniach. Na koniec tylko bym podkreślił, że coraz bardziej rozumiemy, zanurzeni w tym działaniu kulturowym, że to kiedyś Tadeusz Kantor zaskakująco tak to określił w swoim takim manifeście o teatrze marzeń, że jedynie sztuka, która jest eksperymentatorska, czy otwierająca nowe wyobraźnie, czy przekraczająca granice, jest w stanie być sztuką dla szerokich mas odbiorców, to znaczy dla szerokiego kręgu ludzi, że zapytane, czy zadające sobie pytania o to, jak rozszerzyć działalność, spektrum odbiorców działań kulturowych, powiedział nie o kulturze masowej, nie o kulturze, która jakby folguje gustom zbiorowego z wielkiej liczby widza, tylko że ma odwagę wytyczać nowe horyzonty i być taką przekraczającą granice sztuką. Otóż mówię o tym dlatego, że tutaj pewien stereotyp jest właściwie mocno ugruntowany, bo my jesteśmy w tych działaniach upowszechniających czy animatorskich w kulturze mocno teraz naprowadzeni na to, żeby troszczyć się o uczestnictwo w kulturze, o zaangażowanie społeczne w kulturze, o edukację kulturalną i tak dalej. Tyle, że
Tyle, że to będzie zawsze na krótką metę i to jest z mojego własnego mikropodwórka, a myślę, że to w każdym innym kontekście jednak się powtarza, że jeżeli sztuka w tych działaniach straci, znaczy upupi się, jakby powiedział Gombrowicz, straci swój nerw i krytyczny, eksperymentatorski i odważny, to i ludzie ją będą, to ona nigdy nie będzie miała tak naprawdę szansy być szeroką czy masową. Że, i to mówię też to w kontekście wiedzy, prawda? I tego, że uniwersytet tak samo jak my powinien być jednak laboratorium również, eksperymentatorium. Tego, co bardzo potrzebujemy wszyscy, to znaczy budowania nowych idei, otwierania nowych horyzontów, bo i tutaj też ta cała nadzieja, po to my tak uważnie czytamy książki ludzi refleksji, filozofów i humanistów, żeby tutaj odnajdywać pomoc czy wsparcie. Jeżeli czytamy dzisiaj książki Zygmunta Baumana, to one, tutaj już przywołanego, to one znakomicie właśnie się w to wpisują. W naszej aplikacji się pojawią i cytaty z Zygmunta Baumana, tak jak i z innych myślicieli, między innymi ten o jego tym neologizmie auktorów, czyli połączenia w jedno autora i aktora, czyli twórcy idei i wykonawcy w jednej postaci, że my dzisiaj coraz bardziej chcemy być, czy adresować swoje działania do ludzi właśnie, którzy nie są tylko odbiorcami, tylko mogą być auktorami, mogą mieć tą szansę i wymyślania, i realizowania swoich idei, że to jest właśnie to pole styku wspaniałe między poszukującą myślą, refleksją, a awangardową sztuką, czy nowatorskimi poszukiwaniami.